Pierwszy gość, który opuścił nasze studio. Grzesiek z motoryzacyjnej perspektywy. I teraz trzeba przestawiać kamerę, bo się ruszyłam. No to jak już jesteś, no to w takim razie w dzisiejszym odcinku Opon na Okrągło, czyli serii, którą tworzymy wspólnie z marką Goodyear. Ola Fijał, znana jeszcze jako... Turbosztos. No i co z tym turbem robisz? Właśnie w sensie... Często zadają mi pytanie, czemu mam nazwę Turbosztos, nie mając turbo w samochodzie. Nie masz? Nie. Naprawdę? Jeżdżę na kompresorze, jeździłam, okay. Teraz jeżdżę wolno z ssakiem, z turbo nie mam nic wspólnego, prócz nazwy. No i... No to rozumiem, że miałaś na myśli samą jazdę, że jest sztosowo. Tak, w sensie generalnie to jest nazwa, kiedyś prowadziłam bloga, pracowałam w takiej firmie z blogami i stamtąd to się trochę wzięło i tak przy mnie zostało, bo nazwa jest jeszcze... sprzed okresu, jak zaczęłam jeździć. I po prostu tak ludzie mnie zaczęli kojarzyć, więc to zostawiłam. Okay. Ostatnio sobie żartowałam, że jak... Możemy się spodziewać auta faktycznie z turbo u ciebie? Na razie będzie z kompresorem nadal. Okej. Okay. To... W GTR-ze mam turbo. No chyba dwa. Tak, właśnie się śmiałam, że muszę zmienić nazwę na Biturbosztos. To wiesz, to może być taki grzęski grunt, zależy jak to kto będzie odczytywać. Tak. A jeśli chodzi o samo turbo kontra kompresor, to bardziej ci to odpowiada charakterystyka takiego samochodu? Czy to jakieś takie względy po prostu techniczne, czy konkretnego egzemplarza? Bardziej chyba tak wyszło po prostu. Ponieważ tak mi doradzali ludzie na warsztacie, mój brat, moi mechanicy, spoterzy, trenerzy i kto tam jeszcze mi pomaga. I jakoś zostaliśmy przy tym kompresorze, jakoś się z nim zaprzyjaźniłam i fajnie mi się na nim jeździ, ale nie mówię nie, że w przyszłości może w ogóle będzie zmiana silnika jeszcze na inny, bo na razie jestem wierna V8-kom. Czyli ty na chyba tak zwanym LS-ie, tak? To jest... Nie, wcześniej miałam silnik, który mi wybuchł i też mam go teraz w sumie w BMW, to jest V8 z M5. Okej. A teraz do Nissana wrzucamy tak zwanego Coyota z Mustanga. Też taka dosyć pancerna jednostka. Tak, jeszcze nie wiem, jak to będzie funkcjonowało, bo nie mam nikogo znajomego, który by jeździł z takim silnikiem. Zobaczymy. W czym zobaczymy Cię teraz w tym roku? No mam nadzieję, że już w końcu skończymy robić tego mojego Nissana S13 właśnie z tym Coyotem, o którym wspomniałam wcześniej. Więc teraz mam 400 koni, myślę, że w tym Nissanie będzie około 600 koni albo może trochę więcej. Jeszcze jak mogłabyś powiedzieć tutaj naszym oglądającym, co się z nim tak na dobrą sprawę stało, że musicie go teraz przebudowywać? 2 lata temu, w 2019 roku, brałam udział w Gymkhanie Grid. I tam ogólnie ten samochód, co się z nim działo od dłuższego czasu. To nie był jego dzień. Tak, nawet tydzień, bo to zawody trwały tydzień, bo bardzo długi okres, najdłuższe zawody chyba na jakich byłam. I on podczas pokazu na tych zawodach mi się zapalił. O. I myśleliśmy, że to nic groźnego, następnie pojechałam sobie na jakiś trening i generalnie wyrzucało olej, no i silnik się skończył, a ja miałam jeszcze ostatnią rundę do przejechania w Mistrzostwach Polski, więc na szybkości kupiliśmy E46, która miała zostać, właśnie mieliśmy ją sprzedać zaraz po tych zawodach. No i została ze mną na 2 lata, no bo przyszła jeszcze pandemia i wszystko jakby z tym silnikiem się dosyć pokomplikowało, bo nie było wysyłek i tak dalej. I dosyć długi czas nam to zajęło, ale już teraz obecnie znajduje się na wiązce będziemy go odpalać, więc mam nadzieję, że już w tym sezonie wystartuję tym samochodem i już tam tak zostanie i że będzie z nim wszystko dobrze. Czyli ta BM-ka to jest samochód, który nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale u ciebie na kanale jest taka seria odcinków jak Drift and Sing. Tak. I to jest samochód, którym wozisz tam gości. Tak, to jest ten. To jest zastępcze auto, które zostało ze mną na 2 lata. A jak takie właśnie bezpośrednie porównanie do Nissana? Nissan pewnie ma dłuższy rozstaw... osi, czy nie? Czy się mylę? Jest trochę dłuższy, ale bardziej tam chyba
na co zwróciłam uwagę, że ta BMW była dużo lżejsza. Więc jakby miała niby mniej mocy, ale jakby się napędzała i tak jakby... nie wiem, czułam, że nie czułam się nad nią na początku takiej kontroli, ale parę tam zrobiłam przejazdów i jakoś się z nią dogadałam, ale fotel za daleko, za nisko, coś tam, więc jakby z tym mam zawsze problem, bo jestem dosyć niską osobą, więc... No to wiesz, możemy przybić piątkę. Ja tak samo. Tak, więc to było problematyczne i nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale na pierwszych zawodach tym samochodem za plecami miałam taką wielką poduchę, którą wyciągnęli mechanicy po prostu ze skani, wsadzili mi ją za plecy, żebym dosięgała do pedałów, bo nie było już czasu, żeby dorabiać dodatkowe dziurki i przesunąć fotel. Powiedziałaś jeszcze takie trzy magiczne litery, które myślę, że niektórzy oglądający mogą kojarzyć, ale zanim sobie do tego przejdziemy, mam tutaj na myśli STW. A, okej. STW, ale zanim sobie do tego przejdziemy, to wydaje mi się, że powinniśmy się teraz przenieść na chwilę na tor, no i sprawdzić, czy ten Yaris jest faktycznie taki sztosowy, jak o nim mówią. Chciałam coś powiedzieć? Tak, przenieśmy się! Jazda! No to jedziemy. Ola, Toyota GR Yaris. Widzę. Znasz? Znam, ale nie jeździłam. Miałam, mój tata chciał mi kupić taki samochód. Ale co poszło nie tak? Takie świetne auto. Że w momencie, kiedy dzwonił do mnie i pytał, czy chciałabym Yariskę, to się wszystkie wyprzedały. A, myślałem, że miałeś wyobrażenie hybrydy w CVT. To też, bo rozmawialiśmy o innym samochodzie, o Porsche i nagle dzwoni tata i mówi, słuchaj, może Toyota Yaris? I miałam tak, że naprawdę? Jeszcze z taką L-ką na dachu. No to dobra, to myślę, że nie ma co przedłużać. Nie będziemy tutaj studzić ciebie i opon, które mamy, żeby tutaj była dobra przyczepność. Siadamy, no i robimy czasówkę. Dobra. Zadanie, które przygotowaliśmy dla gości naszego programu, to pokonanie nitki toru Motopark Kraków w jak najkrótszym czasie. A samochodem, którym będą się ścigać, jest 260-konna Toyota GR Yaris, którą wyposażyliśmy w opony całoroczne Goodyear Vector 4 Seasons trzeciej generacji. I choć tor posiada liczne zakręty, dla naszych gości przygotowaliśmy dodatkowe utrudnienie w postaci mokrej nawierzchni. Zaczynajmy! 3, 2, 1, start! Tak myślałam, że tak się może to skończyć. Pamiętaj, tutaj zostań! Oj, teraz idziemy w prawo! Ciśnij, ciśnij, ciśnij! O, tutaj tareczkę, tareczkę! Oj, teraz dzida! Idź w prawo! Dobra, utniemy to, utniemy. Wow, ale szybko! Nie mamy w regulaminie kar za skracanie toru. Nie mamy! To mega, to jest to najszybsze. 3, 2, 1, start! Coś, kurde, może ja mam trójkę, ale nie, chyba nie. Nie? Oj, tutaj do prawej, do prawej, do prawej, do prawej. Jeszcze prawa. I teraz nawijamy. Oj, teraz na drugą szeroko tutaj. Oj, dotknij do lewej. O, już lecimy bokiem. Do prawej. Teraz zahamowałam wcześniej, bo wydygałam. Oj, tam. Teraz pamiętaj tutaj do lewej. Mocy do hamowania. I do prawej. Jedziemy. Stop. I tutaj. I teraz przez flagi. I dawaj jeszcze raz, na pełnej. Teraz jedź. Co to za skrócenie trasy? Tak wyszło. Ale tutaj uzupełniając, to fakt, ten jeden raz no tutaj pojechałaś prosto, ale zrobiliśmy jeszcze kolejne okrążenie, gdzie było już czysto i ja znam już twoje czasy, więc nie wiem, czy wiesz, jakie są aktualnie w naszej tabelce, ale powiem ci tak, najlepszy czas chyba teraz było w okolicach 44 sekund, coś takiego, 45, tak mi się wydaje. No twój z wypadnięciem, no to jest ewidentnie najszybszy, bo to jest 19 sekund i 900 tysięcznych. Można? Da się. Jak się chce, to wszystko można, nie? Dokładnie. Ale na tym czystym okrążeniu, powiem ci, że się chyba nie spodziewasz, ale zrobiłaś naprawdę bardzo dobry czas. Jaki? 44 sekundy i 503 tysięczne. To jestem w szoku. A czy tamten najlepszy czas to już był z pytaniami ucinającymi sekundy? A i odpowiedziałaś już?
Nie, ale nie mówię o tym, tylko o tym, kto zajął. Wiesz co, nie pamiętam. Okej, okay, dobra, powiedzmy, że tak. No, tak to było już po pytaniu. Ale skoro już wspomniałaś o tych pytaniach, ja mam pytania tutaj przygotowane przez naszych specjalistów od 1 do 50. Jest 50 pytań, zaraz mam odpowiedzieć. Nie, to nie matura, spokojnie. Jakbym no, 50 sekund zbiła. Musisz wskazać 3 numery i ja ci te pytania przeczytam. O kurde. Za każdą poprawną odpowiedź masz sekundę mniej. Dobra, polećmy pierwszą szczęśliwą cyfrą, jaką jest 7. No już niestety dla kogoś innego była szczęśliwa. 13. O tam, zobaczymy. O, trudne. Trudne. Czyli 13 jednak jest pechowa. Tak. Jaki jest najniższy profil opony w Europie? Czy mogę dostać jakieś widełki? No od 15 do powiedzmy, nie wiem, 80. Fajne widełki. Najniższy? Tak. Od 15, tak, do 80. No oczywiście, wiesz, tu cię trochę w maliny wpuszczam. Oczywiście, nie? Wiem. Weź to pod uwagę. Boże, nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę rzucić jakąkolwiek cyfrę? No dawaj. Którego się urodziłeś? Blisko będzie. Którego się urodziłeś? To pamiętaj, że profile są w pełnych liczbach, mhm. A ja się urodziłem 21. 25. 20. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. No dobra, ale to jest. Chciałam powiedzieć 20, ale uznałam, że to będzie zbyt proste. To jest pierwsze pytanie. Dawaj drugi numerek. 27. O, już było. To 21. O, no. O, dobrze. To jedno z trudniejszych, jakie dobrze. Tu mamy. Czy opony kolcowane są dopuszczone do użytku na drogach publicznych w Polsce? Nie. Brawo. Mamy już jedną sekundę, 43. Dawaj następne. Ostatnie już, pamiętaj. To niech będzie 10. O! Powiem ci, bardzo dobre pytanie. Takie pod ciebie bym powiedział. Czy na drogach publicznych dozwolona jest jazda na sportowych oponach typu slick? Oho, i teraz się wyda. Tak. Nie. 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 Ja jeżdżę. To nikt tego nie słyszał, ale ty pewno masz sliki z homologacją E, bo na każdej oponie jest taki znaczek, jak na przykład na, nie wiem, elektronice, symbol właśnie E, to jest E4 chyba dokładnie, że opona jest dopuszczona zgodnie z prawem europejskim i tak dalej. No i taka homologacja jest niestety wymagana przez stróżów prawa. To mnie zmyliło. Ale masz jedną sekundę, czyli 43 i 530, jak dobrze pamiętam. Myślę, że tym bardzo dobrym akcentem wrócimy do naszej rozmowy. Okej. Okay. Bo wiesz, my już te opony, no tak musimy wymienić, nie? My już wiesz, tak powiem, no już mają trochę przejechane. Ja lubię przejeżdżać na tory, jak ktoś mówi, że możesz te opony zniszczyć. Czyli lubisz utylizować opony? Lubię. Szczególnie jakby ja nie ponoszę kosztów. No tak, to będzie tutaj, to nie będzie twój koszt, to ja mam do ciebie taką prośbę. Chyba, że tak. Nie. A potem fakturka. Nie, nic z tych rzeczy. A to ja mam do ciebie prośbę, pomożesz nam? Oczywiście. O, no i widzę od razu uśmiech na twarzy, to mi się podoba. No to co, spróbujemy. Dobra. Jesteś zadowolona ze swojego czasu? Tak.
W sensie myślałam, że pójdzie mi dużo gorzej, bo jakby to nie jest moja dyscyplina i... Znaczy się, na pewno poszło ci fenomenalnie, biorąc pod uwagę to zagranie, które wydarzyło się na pierwszym okrążeniu. No kurde, niech teraz przyjedzie ktoś i zrobi 18 sekund. To nie wiem, czy akurat tym Yarisem, pewnie musiałby być jakoś zmodyfikowany, ale wydaje mi się, że no to by się nie udało. Niewątpliwie znalazłaś lukę tutaj w naszym programie. Nie wiedziałam o tym. Chciałam zaznaczyć, że nie wiedziałam, że nie dodajecie żadnych dodatkowych sekund. Tak wyszło. No. I to w sumie to ty to zrobiłeś, bo ty powiedziałeś, że mnie troszeczkę za późno mi powiedziałeś kamuj. Nie, nieprawda, nieprawda. Prawda, bo mamy to nagrane. Poproszę teraz fragment, w którym mówi, przepraszam, to ja przeciągnąłem. Ja cię tam podpuściłem, ale jakbyś, wiesz, puściła hamulec, to wydaje mi się, że chyba byś mi skręcili jeszcze. Może. Mam nadzieję, że to się nie nagrało. Mam nadzieję, że to się nagrało, ale później sama przyznać, nie no faktycznie ja chyba opóźniłam to hamowanie. No chyba mogło tak też być, bo ty powiedziałeś, że hamuj, a ja zamiast to zrobić, to zrobiłam, na pewno chcę mnie oszukać. I... Ale drugie już takie prawidłowe okrążenie pomiarowe, no i mamy 44 sekundy i 503 tysięcznych. Matematyka, i... mówili mi, że nie będzie już tego po liceum. No, ale bardziej mi chodziło o to, że Paweł miał 45 sekund z przodu, czyli byłaś szybsza. I to mnie zadowala. Reszta już jest w ogóle nieważna. Nie wiem, co na to Paweł w takiej sytuacji. Myślę, że może tu przyjechać i chcieć poprawić swój wynik. Ale no Pawłowi poszło lepiej z wiedzy o bonach. Więc no niestety to... Finalnie po odjęciu tych punktów no poszło mu ciutkę lepiej, no bo 0,02 był od ciebie szybszy. No tak, ale mimo wszystko mam satysfakcję, że... Z tego pierwszego wyniku. Tak, tak. Bo co na torze, to na torze. Wiedza teoretyczna jest ważna, ale ja mam od tego ludzi. Właśnie. I przejdźmy do tych ludzi, bo ja zawsze powtarzam, że każde środowisko jest hermetyczne. I jakoś mi to umknęło wcześniej, ale wspomniałaś o STW. Tak. Jakie są twoje relacje z STW? Bardzo dobre, dziękuję. Lubimy się, wspieramy. A bardziej mi chodziło o to, jak jesteś z nim powiązana, z nimi? Pierwszy raz chyba to powiem tak oficjalnie, ale STW jest moje i mojego brata. No właśnie. A założył je mój tata. Okej. Okay. No, tak powiedziałem właśnie, no bo wcześniej mi o tym powiedziałeś, tego teraz i tak mogę tutaj mądrzyć. No ale STW jest na pewno kojarzone przez wielu oglądających, chociażby Kupcia, tak, który do was przyjeżdża stroić samochody. Tak, zgadza się, spotkałam go raz. Może więcej, ale raz jestem pewna. To czym to STW na co dzień się trudni? Poza budową szybkich samochodów. To nawet ja chyba nagrałam taki odcinek u siebie na kanał, bo to jest takie miejsce, gdzie taki raj dla samochodów. Mamy tam wszystko. Mhm. Prócz tego, że obok jest też firma transportowa, która też poniekąd nam transportuje fury na zawody. No to w tym miejscu mamy motorsport, mamy w sensie warsztat, mamy hamownię, mamy diagnostykę, mamy wulkanizację, myjnie. O, wulkanizacja to idealnie się wpisuje w nasze klimaty. Domyślam się, że pewnie można do was przyjechać i założyć sobie na przykład opony Goodyeara. Można. O, no to, owszem, można. To świetnie. Więc chyba nic nie pominęłam. A ile tak właściwie opon zużywasz na treningu, rundzie zawodów? Zobaczymy, czy więcej, czy mniej jak Paweł. No, ostatnio właśnie też nagrywałam do siebie film, cały czas jakby mówię o tym, że coś nagrywam. Nagrywasz co? Tak, mam kanał na YouTubie. O! Zapraszam do mojego driftingowego świata. I ja mniej więcej na taki dzień treningowy biorę 15 kompletów. Co... Już wiem, że komplet to dwie opony. Tak, tył. Więc to jest jakieś 30 opon i raczej wracam z niczym, chyba że spadnie deszcz, no to wiadomo, że wtedy trochę mniej się tego zużywa. No ale kurczę, to jest minimum 6 rund w roku. Mhm. Czy ja byłam jeszcze na jakichś zawodach? Tak, no i dodatkowo treningi. Byłam jeszcze na jeszcze jakichś zawodach, które mi gdzieś tam wyskoczyły, jakieś pokazy, treningi. Mhm. No to ostatni trening, jaki pamiętam, był dwudniowy, no to zjechałam chyba 60 opon.
Więc wydaje mi się, że w tym roku mogłam zrobić koło 1000. Może o. nie, ale kilkaset na pewno. No. No to Paweł tyle nie zrobił w tym bo roku. Ja w tym roku bardzo dużo trenowałam. Także jak jakikolwiek trening był, to ja raczej się tam pojawiałam. I w Kielcach przed nawet naszymi zawodami na Mistrzostwach Polskich, byłam chyba w Kielcach 6 razy w tym roku. Mhm. Więc drugie tyle, co mamy rund w Mistrzostwach Polskich. A jak ci się tak na dobrą sprawę jeździło Yarisem na oponach całorocznych? Zwróciłaś w ogóle na to uwagę, że to jest opona całoroczna? Że... Nie wiedziałam, że jest całoroczna. Całoroczna. Nie wiedziałam tego. A jeździsz w ogóle na oponach całorocznych w którymś ze swoich samochodów? Nie, raczej mam letnie i zimowe. Okej, dwa sezony. A tak. Dużo w ogóle kilometrów pokonujesz w ciągu roku? Bardzo dużo. Bardzo dużo. No same wyjazdy na zawody, no to jest... Znaczy dobra, wyjazdy na zawody. Słomczyn, 60 km od Warszawy. Bemowo w Warszawie, no to jest mega dużo podróżuję. No ale na przykład mamy rundę w Czechach, no to trochę kilometrów robię i dużo w ogóle jeżdżę samochodem. Ale to widzisz, to samo zaskoczenie jakby, że to jest opona całoroczna, to jakby też dobrze pokazuje, jak ta technologia teraz poszła do przodu, no bo jakbyś poczuła jakieś, no nie wiem, uślizgi, czy momenty, w których ona jakby, no, cię zawiodła, no mm-hmm. żebyś się dopytywała, to prawda. O co chodzi, a tutaj, no, nie to prawda, miało nic takiego miejsca. To prawda, tylko, że jakiś, nie wiem czemu teraz mi się w głowie pojawiło, że kiedyś te opony całoroczne się tak trochę taką złą sławę miały. Tak, tak. No bo tak się często mówi, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale ostatnio spotkałam się z różnymi jakimiś tam kierowcami i mówili, że całoroczne właśnie zaczęły być bardzo dobrymi, fajnymi oponami. My zawsze, powtarzamy, że oponę całoroczną trzeba dobrze dobrać do swoich jakby oczekiwań, czy też terenu, po którym się jeździ. No i właśnie Goodyear akurat, który jest założony na Toyotę, czyli Vector 4 Season 3 generacji, to jest opona, która wywodzi się z opony zimowej, przez co ona jakby tą budowę bieżnika ma taką typowo zimową, ale mieszankę ma fajnie jakby taką zbilansowaną i ona naprawdę fajnie się dostosowuje do tej temperatury, w której aktualnie jeździmy. I robiliśmy takie porównanie z Kubciem opony zimowej i opony całorocznej właśnie Toyota Migier Yaris. No i przy tych 4-5 stopniach, gdzie jest zawsze taki dylemat, czy jeździć na tej oponie zimowej, a może jeszcze chwilę na letniej, no to ta całoroczna naprawdę super się spisywała. Taki był fajny feeling tego samochodu, że był taki sztywny, nie pływała ta opona. Aczkolwiek jak zrobiliśmy okrążenie na czas, no to byliśmy zaskoczeni, bo na zimowej było szybciej. Ale wrażenia z jazdy były totalnie inne. Wydawało nam się, że będzie gorzej. To teraz mnie chyba namówiłeś na całoroczne. Bo ja zawsze mam dylemat, kurde, że niby jeszcze latko, ale już trochę zimno. No to widzisz, tutaj doradzimy ci i na pewno coś wybierzemy do twojego samochodu. Twój taki przełomowy moment w karierze albo... Jeszcze inaczej to ujmując, etap, czy też może, nie wiem, współpraca, którą nawiązałeś, która pozwoliła ci wejść na taki wyższy level w jeździe właśnie, no, bokiem chciałem powiedzieć, ale to tak bardzo kolokwialnie będzie. Ja chyba teraz mam właśnie ten etap takiego przełomu od zeszłego roku. Co śmieszniejsze, że cofnęłam się do trochę gorszego samochodu, bo słabszego niż mój Nissan. Ale właśnie współpraca z moim spotterem i z trenerem spowodowała mega duży progres u mnie. Bo ja coś tam sobie jeździłam, coś wygrywałam, coś przegrywałam, ale jakby byłam trochę sama sobie. W sensie nie miałam jakby żadnego feedbacku po zawodach, co tam, jakby sama sobie to układałam w głowie, co zrobiłam źle. A teraz przy współpracy z Marcinem, jakby mam od razu wszystko... Ze spotterem. Czarzastym, tak. Czarzastym. Tak. O, to przepraszam. Spoko, wszyscy zawsze mówią cz, więc a to jest cy. To jest ugrofińskie nazwisko. Musicie to wstawić. Jakie? Ugrofińskie, ono się nie odmienia. O kurczę. Czarzasty. Był bardzo dużo tematów dzisiaj zahaczyliśmy. On uwielbia, jak mówię, że to jest ugrofińskie, bo powiedział mi to, nie wiem, z 10 lat temu. To pozostaje nam go pozdrowić. Tak, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. I on jest w ogóle też moim pierwszym nauczycielem. Znaczy nie, mój brat mnie pierwszy uczył, a potem przejął mnie właśnie Marcin.
I jeszcze wtedy jeździł z nami w teamie. Potem się jakby nasze drogi trochę rozeszły i w końcu znowu się połączyliśmy, jest teraz i mnie trenuje i spotuje i ta współpraca naprawdę teraz jest takim moim przełomem. Chociaż, bo ja często go nawet pytam, czy uważasz, że jestem dobrą zawodniczką? I on ci mówi, nie. Jest dosyć surowy. Jest dosyć surowy. Że w sensie, że ja na przykład mam tak, że o Boże, to był najlepszy przejazd na całym treningu, a on ma... Jest poprawnie. Ola, ja bym ci chciał podziękować za ten dzisiejszy dzień. Jesteś naprawdę bardzo pozytywną osobą. Powiem ci tak, jak mieliśmy tutaj już sporo gości w tej naszej serii, to chyba się tak nie uśmiałem przy realizacji odcinka, więc naprawdę fajnie, że tutaj do nas przyjechałaś, że przyjęłaś to zaproszenie. No i powiedziałbym, że no było tak sztosowo. To ja dziękuję głównie za zaproszenie też i nie wiem, czy to się wcześniej nagrało, ale nie wiedzę nadrabiam humorem, także to jest podsumowanie. Zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać, że było to dobrze widać właśnie w tej części, gdzie no, skróciłaś tą trasę. Było naprawdę śmiesznie. Ja miałem taką małą konsternację, co tu teraz zrobić? No ale tak na dobrą sprawę to nie było, no tak jak już powiedziałem, no zakazu. Po prostu jestem nie do pokonania. O, i to myślę, że też powinnaś sobie takie hasło teraz rzucić na samochód. Jest turbo sztos i jestem nie do pokonania. I myślę, że nikomu się nie uda pobić tej czasówki 19 sekund. Stawiamy wyzwanie i mam nadzieję, że... Właśnie to powiedzenie, że jesteś nie do pokonania, będzie ci przez cały ten sezon teraz towarzyszyć. No i będą same podium, podia. Ty jesteś dobra, ty powiedziałeś jakieś takie słowo. Ja powiedziałam mądre słowo? Tak, no takie powiedziałbym polonistyczne wcześniej. To powinnaś wiedzieć, jak to się odmienia, ale ja nie wiem, a nie będziemy Dużo pierwszych miejsc. Tak, o właśnie o to mi chodziło. O to mi chodziło, dać potrafisz tutaj mnie wspomóc też, więc to też jest bardzo ważne. Także jeszcze raz gorące podziękowania za dzisiejszą rozmowę. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Chcesz coś jeszcze dodać? Tak, żebyście odwiedzili kanał Oli. Turbo Sztos. Znajdziecie mnie na wszystkich socialach pod tym właśnie hasłem. Chcesz siebie też zareklamować? Nie, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, no jeśli chcecie, żeby Ola prowadziła nasz kanał, to dajcie znać, że idealnie się tutaj wpisuje w nasze klimaty. Tak, i good year na dobry początek roku. Dziękujemy. Czy ludzie naprawdę wierzą, że jak mówicie, przenosimy się teraz na tor, to oni myślą, że wychodzimy stąd? Powiem ci tak. Dziewczyny się ze mnie śmieją, że ten, jak mam tryb marynarka, to wtedy wiesz, wiesz, si calafon i tak dalej. Przyjeżdżając tutaj nie wiedziałam, że Paweł tu będzie. Cięcie! Przyjeżdżając tutaj nie wiedziałam, że będą tu inni drifterzy.